Istotna rozmowa w faktach RMF FM. To popołudniowa rozmowa w RMF FM. W naszym warszawskim studiu Bianka Mikołajewska i jej gość. Witamy serdecznie. A naszym gościem jest dzisiaj pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Rosji i dyrektor Instytutu Strategii 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani ambasador, ambasador Rosji został dzisiaj w Warszawie oblany czerwoną farbą. Miała ona symbolizować krew Ukraińców, którzy zginęli w czasie wojny w Ukrainie. Co pani myśli o tym incydencie jako była ambasador? Ja rozumiem bardzo... Tego się nawet nie da określić, jak bardzo tragiczne, wzburzone zasadnie emocje obywateli Ukrainy, bo my też te emocje w mniejszym pewnie stopniu, ale bardzo gorąco przeżywamy i wiemy, że sprawczynią tego była właśnie ukraińska dziennikarka, więc rozumiem jej postawę. Natomiast z punktu widzenia państwa polskiego jednak obowiązkiem państwa jest pilnować, to my wyznaczamy standardy, jakie w Polsce obowiązują, niezależnie od tego, z kim mamy do czynienia i ambasador jakiego to jest kraju, a standard cywilizowanego, demokratycznego kraju jest taki, że dyplomatów się chroni i nie powinno było do tego dojść. Od tego są służby, które policja, które powinny były dopilnować, żeby jednak do tego nie doszło. Właśnie ze względu na opinię naszego państwa, na standardy panujące w naszym państwie, że niezależnie od tego, co wyczynia Rosja, to my w Polsce zabezpieczamy, stosujemy się do umów międzynarodowych i tę nietykalność dyplomatom gwarantujemy. Tak powinno być. Czy dopuszczając do takiego incydentu, właściwie polskie służby nie wpisały się trochę w scenariusz Rosji, bo teraz w tej chwili media rosyjskie komentują, że w Polsce atakuje się dyplomatów, którzy chcieli uczcić pamięć żołnierzy walczących w czasie II wojny światowej? Oczywiście taki jest jeszcze dodatkowy efekt negatywny, uboczny, że to jest, no, mówiąc kolokwialnie, woda na młyn rosyjskiej propagandy, która uczyniła z tego incydentu, jednak to był, nie powinno to się było zdarzyć, ale incydent oblania przez ukraińską dziennikarkę farbą ambasadora Rosji, a nie jakiś wielki czyn mający na celu podważenie czy w jakikolwiek sposób znieważenie poległych tam żołnierzy radzieckich, ale to jest przedstawiane jako objaw, namacalny dowód faszyzmu rosnącego już w Ukrainie, w Rosji, na całym Zachodzie, znieważanie, niszczenia cmentarzy. No wszystko, co można sobie przypisać, to zostało wyolbrzymione i jest w tym momencie używane przez rosyjską propagandę. Więc to jest oczywiście niefortunne, bo nie warto dostarczać dodatkowych jeszcze argumentów tej propagandzie, choć z drugiej strony trzeba rozumieć, że ta propaganda, no, jest tak drapieżna, że zawsze sobie znajdzie pretekst. Dlatego dla mnie jest ważniejsze przestrzeganie standardów, bo my tu w Polsce mamy demokrację i nieważne, co robi Rosja, stosujemy się do zasad, w które wierzymy, a jedną z tych zasad jest nietykalność dyplomatów, a już drapieżność rosyjskiej propagandy zawsze sobie znajdzie pretekst i zawsze i z Ukraińców, i z nas, i z całego Zachodu dzisiaj zrobili po prostu wcielonego szatana, no po to, żeby siebie wybielić, tak? I żeby teraz całkowicie zamienić się miejscami. Teraz MSZ rosyjski domaga się tego, żeby umożliwić jednak ambasadorowi złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy radzieckich. Co powinny w tej sytuacji zrobić polskie władze? Rzeczywiście jakiś taki korytarz bezpieczeństwa otworzyć dla ambasadora i umożliwić mu to złożenie kwiatów? Jest dobre oświadczenie polskiego MSZ-u, które ustawia sprawy tak, jak one powinny być, mówiąc, że nie powinno było dojść do tego incydentu. I to oczywiście nie ma mowy o żadnym korytarzu. Jeżeli ambasador chce złożyć wieniec bez żadnych oczywiście emblematów i znaków związanych z obecną agresją w miejscu na cmentarzu, to powinno to się móc zdarzyć w sposób bezpieczny. I tu wystarczy odpowiednie zabezpieczenie policji, które powinno miało być zabezpieczone także dzisiaj i jak najbardziej powinien mieć taką możliwość. Przypomnę naszym słuchaczom, że dzisiaj gościem jest naszym była ambasador Polski w Rosji, pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Pani ambasador, wielu komentatorów spodziewało się, że dzisiaj w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa Putin albo ogłosi jakieś zwycięstwo cząstkowe przynajmniej tej swojej operacji na Ukrainie, albo przeciwnie, ogłosi już oficjalnie, formalnie wojnę i jakąś mobilizację również przy tej okazji. Nic takiego się nie stało. Czy z tego, co dzisiaj powiedział, da się wywnioskować, jakie będą dalsze losy tego konfliktu, tej wojny w Ukrainie?
Putin w pewnym sensie dzisiaj ogłosił kontynuację. Nie zdecydował się na nazwanie wojny wojną i ogłoszenie mobilizacji, co oznacza, że rozumie, że w społeczeństwie rosyjskim, owszem, jakaś większość, nie wiemy jaka, popiera tę inwazję, czy to, co wie o tej inwazji, bo też trzeba rozumieć, że Rosjanie mają absolutnie przekręcony obraz, wypaczony obraz tego wszystkiego. Natomiast wcale nie znaczy, że Rosjanie chcą ginąć w tej tak nazwanej operacji specjalnej. I Putin sobie z tego zdaje sprawę, z tych granic. Zdaje sobie też sprawę wyraźnie ze słabości swojego wojska, które dzisiaj nie byłoby w stanie tak naprawdę efektywnie zagospodarować tej mobilizacji. Z drugiej strony nie ogłosił sukcesu w taki sposób, który by wskazywał na to, że usatysfakcjonuje się tym korytarzem do Krymu, uzna, że to jest koniec i będzie głosił chwałę oręża rosyjskiego i wielki sukces. Tym samym zapowiedział kontynuację, czyli dalsze kontynuację tego, co nazywa operacją specjalną, a jest pełnoskalową inwazją i której cele znamy. Celem jest zlikwidowanie państwowości i odrębności ukraińskiej, zlikwidowanie odrębności w ogóle Ukrainy, ale także ukraińskości i narodu ukraińskiego. Symptomatyczne są jedne z pierwszych słów tego wystąpienia Putina, w którym on mówi o zjednoczonym, jednolitym narodzie radzieckim, który odniósł to zwycięstwo. I to jest odzwierciedlenie patrzenia na Ukrainę, na Ukraińców jako część narodu rosyjskiego. To jest ta ideologia Putina i on to znowu potwierdził. Czyli myśli pani, że po tym zepchnięciu teraz no właśnie na wschód Ukrainy on będzie usiłował jakoś zebrać ponownie siły i właśnie zebrać ponownie armię i ponownie przyprzeć atak na dalszą część Ukrainy, czy jednak pozostanie na tym terytorium, które w tej chwili jest zajęte przez Rosjan? To, co się zdarzyło dotychczas, to Rosjanie wycofali się z tej części frontu, który otworzyli wokół Krymu, wokół Kijowa i skoncentrowali się na froncie i na inwazji wokół Ługańsk, Donieck i także planują, i o tym jest coraz więcej mowy, żeby iść w kierunku Odessy, a także spróbować ewentualnie otworzyć mini front od strony Naddniestrza i zaatakować także z tamtej strony Odessę. Rosjanie chcą odciąć Ukrainę całkowicie od Morza Czarnego i to się już dzieje. Oczywiście w wypadku Odessy na razie nie ma nawet takich sygnałów, żeby to się mogło powieść i cała ta ofensywa doniecko-ługańska nie idzie dalej. Daleko nie idzie tak, jakby Rosjanie sobie życzyli, więc można powiedzieć, że to jest jakby kolejna porażka po Kijowie. No ale właśnie, czy oni teraz w tej sytuacji w ogóle mogą otworzyć kolejny front właśnie w Naddniestrzu, jeżeli, no powiedzmy sobie szczerze, no nie odnoszą sukcesów w żadnym właściwie, no, w Mariupolu udało im się no, częściowo przejąć miasto, ale też jeszcze do końca nie, bo częściowo miasto jeszcze jednak walczy, a jeszcze wciąż tam pułk Azow walczy. Czy mogą otworzyć kolejny front? Miarą sukcesów jest to, coś, czego się od armii rosyjskiej spodziewano. No spodziewano się, że jest to armia, która jest w stanie dosłownie w kilka dni pokonać Ukrainę. Dzisiaj mamy 75. dzień wojny i armia rosyjska w zasadzie nie wykonała nawet, nie wiem, której jednej dziesiątej celów, które na szczęście oczywiście, które przed nią zostały postawione. Dzisiaj nawet ta ofensywa w wschodniej Ukrainie idzie dużo, dużo wolniej i bardzo dobrze, niż się Rosjanie spodziewali, co nie znaczy, że jakiś mini dywersyjny front od strony Naddniestrza nie mógłby zostać odtworzony. I tu na chwileczkę muszę postawić przecinek, bo musimy się pożegnać w tej chwili z słuchaczami Radia RMF, ale nie kończymy jeszcze rozmowy. Rozmawiamy dalej w internetowym radiu RMF24 na rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. I wracamy do przerwanej rozmowy. Czyli mówi pani, że jednak no istnieje jakaś taka szansa, że taki dywersyjny front w Naddniestrzu będzie otwarty. To jest raczej ryzyko, nie szansa. No ewidentnie tak. Rosjanie w tym kierunku prowadzą jakieś przygotowania, między innymi symulując prowokacje, czy
robiąc, tworząc preteksty do takiej eskalacji od strony Naddniestrza. Natomiast siły rosyjskie w Naddniestrzu są bardzo ograniczone, a dostarczenia tam jakichś większych sił jest trudne, ponieważ nie ma dzisiaj połączenia lądowego, więc to nie mógłby być jakiś front duży. Niemniej oczywiście dla Ukraińców byłoby to wyzwanie, dlatego że musieliby także przegrupować część swoich sił w tamtą stronę. Tak czy inaczej widać, że strona ukraińska dostaje coraz więcej, coraz bardziej zaawansowanego uzbrojenia zachodniego. To jest pewien proces, ale to się dzieje. I mając coraz większą, jeśli nie przewagę, to wyrównując swoje możliwości techniczne, zbrojeniowe, powoduje, że armia rosyjska nie jest w stanie iść do przodu, a wiemy, że morale żołnierza jest dużo silniejsze po stronie ukraińskiej. Zarządzanie operacją też jest dużo lepsze i efektywniejsze po stronie ukraińskiej. Natomiast Informacja też, właściwie dostęp do informacji też jest daleko. Trzeba powiedzieć tak, jak się rzeczy mają, że dzisiaj nie jest to po prostu wojna rosyjsko-ukraińska. Po stronie ukraińskiej jest nie tylko wola polityczna, jest nie tylko wsparcie polityczne, jest nie tylko dostarczanie uzbrojenia ze strony Stanów Zjednoczonych i państw zachodnich, w tym oczywiście Polski. Jest także dostarczanie informacji wywiadowczej na bieżąco. Jest współpraca w bardzo wielu aspektach. Poza obecnością żołnierza natowskiego jest dzisiaj współpraca w bardzo wielu wymiarach, która powoduje, że ta opór ukraiński staje się, jest naprawdę bardzo efektywny i stwarza realne możliwości do kontrofensywy. Natomiast perspektywy strony rosyjskiej ewidentnie nie są perspektywami na łatwe zwycięstwo, w ogóle nie są perspektywami na zwycięstwo. Jeszcze wracając do tego przemówienia Putina, właściwie jednym z takich niewielu konkretów, o których on dzisiaj mówił, było to, że ofiary, czy też rodziny ofiar żołnierzy, którzy zginęli w Ukrainie, rosyjskich żołnierzy, dostaną pomoc od państwa. Jak pani sądzi, dlaczego właśnie 2,5 miesiąca po wybuchu tej wojny w tej momencie pojawia się taka deklaracja? O tym, że będzie takie wsparcie, było już mówione przed tym. To nie jest rzecz nowa, ale to, co reżim rosyjski robi, próbuje ukrywać skalę tych ofiar. I z różnych źródeł mówi się nawet o tym, że zginęło do 25 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Oczywiście Rosjanie mówią o kilku tysiącach i są nawet sygnały od rodzin tych zaginionych żołnierzy, które się domagają informacji o nich i otrzymują informację, że w ogóle go nie było, że nie był na froncie, że nie mogą niczego się od państwa rosyjskiego dowiedzieć. Zaczynają oczywiście dochodzić, zaczynają ujawniać też publicznie tę informację. Wiemy, że są różne sposoby zatajania tego, że ktoś zginął. Są przewoźne krematoria, są oczywiście także takie technokratyczne sposoby okłamywania rodzin, że nie było po prostu tego żołnierza na froncie i w związku z tym nie mógł zginąć. Tak więc zataja się te informacje i to jest zrozumiałe, dlatego że Putin rozumie, że o ile jest poparcie dla dzisiaj, dla tej, to co Rosjanom się wydaje specjalną operacją, to nie ma poparcia dlatego, żeby Rosjanie tam ginęli, a zwłaszcza, żeby ginęli poborowi, którzy w ogóle nie mają prawa być dzisiaj na tej wojnie, ponieważ skoro nie ma wojny, to poborowi nie powinni być na froncie. Oni tam są i oni tam giną. I to jest cały czas przed społeczeństwem rosyjskim ukrywane. A dlaczego Putin boi się takiego otwartego poboru, ogłoszenia takiego otwartego poboru? Czy to są doświadczenia poprzednich wojen? Czy to by było przyznanie się do tego, że to, co miało być specjalną chirurgiczną operacją w ramach armii zawodowej, no nie powiodło się i przerodziło się w realną wojnę, która będzie kosztować życie zwykłych Rosjan. Więc to by było ewidentne przyznanie się do porażki. Po drugie, to by oznaczało powiedzenie tym Rosjanom, będziecie musieli płacić za tą specjalną tak zwaną operację z życiem własnych synów, ojców, mężów.
I to może spowodować absolutnie tąpnięcie poparcia, bo jedno to popierać przez telewizor, a drugie to popierać własnym życiem. Wreszcie wiemy, że sama ta mobilizacja wcale by nie oznaczała, że armia rosyjska dałaby sobie z tą mobilizacją efektywnie rady, że byłaby w stanie tych ludzi efektywnie zaciągnąć dobrze. Może też okazać się, że poparcie uzbroić, jednak w społeczeństwie nie jest tak wielkie. Zorganizować. Wreszcie to by nie dało natychmiastowego impulsu, tylko oznaczałoby, że ewentualnie jakaś zasilenie armii byłoby w ciągu nawet do kilku miesięcy. Wygląda na to, że właśnie Rosja jest w tej chwili dosyć słaba i te postępy armii rosyjskiej są, no, tak jak pani powiedziała, znacznie mniejsze od oczekiwanych. Czy w tej sytuacji Zachód powinien w tej chwili dostarczyć jeszcze więcej broni dla Ukrainy i no, jakby pomóc jej wyprzeć rosyjskie wojska, czy raczej dążyć do jak najszybszego zamknięcia tego konfliktu, jakiegoś zawieszenia, zamrożenia? Są trzy wymiary tej wojny. Pierwszy wymiar to jest militarny, drugi wymiar to jest wymiar ekonomiczny i wreszcie bardzo ważny to jest wymiar informacyjno-polityczny. To jest w pewnym sensie walka o duszę, wyobraźnię, poparcie społeczeństw zachodnich i na swój sposób oczywiście w tych warunkach totalnej propagandy społeczeństwa rosyjskiego. I teraz celem naszym tutaj w Polsce powinno być dążenie do tego, żeby reżim Putina upadł. Nawet to nie da nam pełnej gwarancji bezpieczeństwa, bo po tym reżimie może przyjść kolejny, który chwileczkę przeżyje w większym pokoju, a potem ta hydra znowu odrośnie, kolejne głowy odrosną. Niemniej to jest cel, który my sobie powinniśmy postawić w naszych działaniach równocześnie i o tym bardzo trudno mówić, ale nie można jednak całkowicie wykluczać i nie należy całkowicie wykluczać całkowicie nieracjonalnych zachowań ze strony Putina i odwołania się w jakimś momencie do broni masowego rażenia. I należy robić wszystko, żeby akurat tego uniknąć. I teraz w tak ustawionych celach trzeba toczyć te trzy wojny, bo te trzy wojny doprowadzą do upadku, czy te trzy wymiary wojny mogą doprowadzić do upadku reżimu Putina. W wymiarze militarnym na pewno tę broń trzeba dostarczyć. I to się dzieje. I państwo polskie tutaj odgrywa dużą i pozytywną rolę i bardzo dobrze. Dylemat dzisiaj i taka bardzo ważna decyzja, to jest decyzja, czy dostarczać broń, która pozwoli razić już nie tylko ofensywnie, bo to się dzieje i bardzo dobrze, ale razić cele na terytorium Federacji Rosyjskiej. I myślę, że ta decyzja ciągle jest w powietrzu. Nie może została zostać uznana za agresję wtedy. Tak, i to też by się musiało wiązać z rozszerzeniem informacji wywiadowej z terytorium Ukrainy, bo dzisiaj tam jest ta informacja dostarczana i tu suwerenna Ukraina ma prawo korzystać z informacji wywiadowczej o własnym kraju od każdego kraju. Natomiast gdyby ta informacja wywiadowcza miała dotyczyć już Rosji, no to jest to poważny krok jednak w kierunku eskalacji. Ta decyzja nie została jeszcze podjęta. Na pewno trzeba dostarczać zaawansowaną broń natowską i szkolić Ukraińców, żeby potrafili ją używać tak, żeby byli w stanie przejść do kontrofensywy na terytorium Ukrainy, do wyparcia wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy. W wymiarze ekonomicznym potrzebne są kolejne sankcje i tu ropa jest absolutnie kluczowa, bo to jest ten surowiec, z którego budżet rosyjski czerpie największe pieniądze, ale już widzimy, że to zaczyna dzielić poważnie sojuszników europejskich. No właśnie, czy tutaj w tej sprawie Polska ma jakąś rolę do odegrania? Czy powinniśmy być dalej rzecznikiem właśnie wprowadzania większych sankcji, ważniejszych sankcji, czy mamy tu jeszcze jakieś inne role do odegrania w tej sprawie? Zdecydowanie. Polska jest krajem jednym z najbardziej zagrożonych w wyniku tego konfliktu. Obok państw bałtyckich, w pewnym sensie, chociaż tutaj troszeczkę mniej, ale jednak obok Finlandii, my jesteśmy państwem, które naprawdę jest, no niestety, w największym zagrożeniu w wyniku tego konfliktu i w naszym narodowym interesie, w naszą racją stanu jest spowodować, żeby ten ekonomiczny wymiar wojny był jak najbardziej efektywny i dlatego powinniśmy być orędownikami sankcji, także sankcji na ropę, bo to jest główny pieniądz, z którego dzisiaj ta wojna jest finansowana i reżim jest finansowany, ale równocześnie musimy rozumieć, że te społeczeństwa europejskie się w tej sprawie rozchodzą, że dla niektórych społeczeństw, które się nie czują tak zagrożone i dla ich rządów, to jest dużo trudniejsza decyzja niż tutaj w Polsce i musimy mieć w związku z tym bardzo wyrafinowaną, bardzo
bardzo mądrą dyplomację, żeby wraz z innymi także taką dyplomację, w której mamy sojuszników. Nie idziemy sami, tylko idziemy w jakichś sojuszach, sojuszach regionalnych, sojuszach kilku krajów, które perswadują reszcie, że do tego absolutnie trzeba doprowadzić. I wreszcie bardzo ważny ten wymiar informacyjny, w którym dzisiaj no, trzeba powiedzieć, że Ukraina nieprawdopodobny sukces odniosła także dzięki świetnej narracji, świetnej postawie prezydenta Zełenskiego. Tu też trzeba przyznać wielki sukces Polski, bo tym aktem przyjęcia tylu uchodźców i przyjęcia w naszym kraju własną naszą postawą pokazaliśmy innym, że nie tylko oczekujemy od innych, ale sami to robimy, że o nasze bezpieczeństwo i o te wartości europejskie w ten sposób dbamy własną postawą. To jest wielka rzecz. Jeśli pani wspomniała o uchodźcach, przyjęciu uchodźców do Polski, jest pani też socjologiem. Czy myśli pani, że powinny w tej chwili władze naszego kraju podejmować już z wyprzedzeniem jakieś kroki, no, które będą minimalizowały te efekty takie negatywne napływu no, tak wielkiej liczby ludności do nas, które no wiadomo, że będą po prostu, ale żeby no, nie było takiego efektu odwróconego, że przez chwilę wcześniej był entuzjazm wielki, pomoc dla Ukraińców, a za chwileczkę będziemy mieć pretensje o to, że właśnie mamy zbyt wiele, nie wiem, zbyt wielkie, długie kolejki do lekarzy i kryzys przychodzący z tą wojną. Tu zdecydowanie jest potrzebne podejście systemowe. Wiemy, że ci uchodźcy zostaną z nami najprawdopodobniej na dłużej, dlatego że ta wojna i to też jest sygnał, który otrzymaliśmy dzisiaj w tym wystąpieniu Putina. Jeżeli to jest kontynuacja tego, co dotychczas, to znaczy, że ta wojna jest niestety na dłużej. A to oznacza, że uchodźcy, nawet jeżeli nie będzie ich więcej, jakoś taką wielką falą, czego też nie można wykluczyć, ale na dzisiaj raczej tego nie widać, to ci, którzy już są, a to jest jednak naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy potrzebują tego schronienia, trzeba do tego podejścia systemowego. Co to znaczy podejście systemowe? To oznacza, że po pierwsze musimy bardziej współpracować z krajami europejskimi, brać wszystkie możliwe pieniądze, które dzisiaj w Europie leżą na stole i wykorzystywać te pieniądze. Powinniśmy współpracować systemowo z Frontexem w tej sprawie także i z różnymi agendami europejskimi, które mogą nam dać zarówno know-how, jak i pieniądze. A z Frontexem w tej sprawie? Po co? Bo to jest generalnie agencja, która no, pilnuje bezpieczeństwa granic. Tak, właśnie, pilnuje więc bezpieczeństwa granic i tego też potrzebujemy, dlatego że ten ruch uchodźców w obie strony się cały czas odbywa. Przy czym odbywa się zarówno w stronę wracają częściowo do Ukrainy, potem wracają niektórzy z nich do Polski, niektórzy jadą tam na chwilę, znowu wracają i to jest granica, która powinna tę przepustowość absolutnie zapewnić, ale równocześnie no jednak z tym się wiążą wyzwania, no tak, ryzyka, prowokacje, niebezpieczeństwa. Ta granica jest masa broni za granicą i tak dalej. Musi być maksymalnie bezpieczna, musi być, no mówiąc fachowo, też kontrwywiadowczo zabezpieczona, czyli absolutnie powinna być ta przepustowość dla uchodźców w obie strony, bo oni muszą mieć też możliwość powrotu do siebie na chwilę i powrotu z powrotem do Polski, ale to zabezpieczenie, żeby wszelkie ryzyka związane z faktem, że jesteśmy państwem przyfrontowym, no zostały absolutnie zminimalizowane. O tym się mówi niewiele, ale co nie znaczy, że tych ryzyk nie ma i nie należy tutaj działać. Przygotowanie systemowe to jest ten postulat, który słyszę, że polskie władze zgłaszają i bardzo dobrze. Specjalnego funduszu na rzecz uchodźców w Unii Europejskiej. Czy właśnie bardzo dobrze, bo nie wykorzystujemy funduszy, które są i cały czas nam Unia mówi, że możecie wziąć te pieniądze, dlatego które, ja powiedziałam, które w pierwszym są, po co specjalny punkcie fundusz? Wykorzystać pieniądze, które są, bo rzeczywiście zgłaszanie postulatu funduszu, kiedy nie wykorzystujemy pieniędzy, które no są, staje się trochę takim pustosłowiem, że oczekujemy, a nie bierzemy, co już jest dane. Więc trzeba wziąć pieniądze, które są. One nam się naprawdę należą i tym uchodźcom się należą. I rzeczywiście to jest dziwne, że Polska w pełnej skali jakby nie wykorzystuje tego, co zostało położone na stole. Dalej na bazie tego zgłaszać postulat tego funduszu. Ale to, co jest bardzo ważne, to jest systemowe przygotowanie polskiego, zwłaszcza systemu ochrony zdrowia i systemu edukacji do tego, że mamy dzisiaj
i będziemy mieli w najbliższych miesiącach taką ilość uchodźców. Nie zostawianie tego na żywioł. To chyba będzie najtrudniejsze, bo do tej pory jest trudne, nawet ale wszystkie tego rozwiązania systemowe zdrowia. Są trudne, co nie znaczy, że one dzisiaj nie są konieczne. Ja nawet powiem, że my mamy taki zespół ekspertów medycznych w instytucie, który przygotował bardzo szczegółowe, to są nudne, technokratyczne rzeczy, co powinno zostać zrobione w systemie ochrony zdrowia od poziomu pozów przez szpitale do tego, żeby można było dać tę ochronę zdrowia dla uchodźców, a równocześnie, żeby to było minimalnie kosztowne i odbijało się na ochronie zdrowia dla Polaków. To są rzeczy, które trzeba podjąć, nie można głowy w piasek schować, bo z jednej strony to godna obecność uchodźców jest absolutnie konieczna, ale w Polsce obywatele też muszą mieć zabezpieczone, znaczy odczuwać to i tak te koszty będą odczuwać, musimy ale można to minimalizować. Musimy tutaj postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo.